Spalmy ją! Spalmy ją! Razem z tym wszystkim! Burn the place to the ground! Wpisujesz pakt z wielkim. Będę mógł przywoływać wielkie roboty. Chowaj się, Gamabunta! Ja mam robota! Partially flooded. Okej. Okay. Wróciłem znowu. Ciekawe, czy te wzorki z tyłu mają jakieś znaczenie. Mam nadzieję, że nie. O! Świetnie. Rozumiem, że będę w stanie otrzymać coś, co odblokuje możliwość przejścia przez te wajny. Jej! Szkoda, że zbieranie tych rzeczy, które tam po drodze mogę przeklikać, nie wywołuje żadnych dialogów między mną a Niko. Mogłoby, przyznaję szczerze. O, komputer! Hello again, Jemko. Jezus. Seems I need to help you again. Do you see it? Not yet. Ooh. Czy to o to chodzi? Rozumiem, że to jest coś, co będę musiał ułożyć podczas jakiejś zagadki. Na razie jeszcze tej zagadki nie znam. Celtics! Dosłownie podsuwasz mi potencjalne rozwiązanie. Jeszcze nie widziałem zagadki, a już wiem, że będę musiał to zrobić. Znaczy, tak się tego domyśliłem. Powiedziałem to głośno, nawet zanim przeczytałem czat, ale mogłem tego nie zrobić i przeczytać czat, się dowiedzieć. Hello, person. Children. O, czy jedną z children będzie ten... Blocked by blocks. Dobrze. Nie mam niczego, co potencjalnie mogłoby nie. Blocked by blocks. Gdzie ja się znalazłem? Aha, nie mogę fast travelować, czyli jestem dalej pod ziemią. To ma sens. To jest chyba źródło tych wajnów, co? Save you. You're real. Spalmy ją! Spalmy ją! Razem z tym wszystkim! Burn the place to the ground! Too late for me. The sun. To nie jest dobry pomysł. Czy ja przegram, jak to zrobię? Masz. To nie jest dobry pomysł, ale masz. Masz! Wyglądasz na smutne stworzenie. Na razie nie spotkałem nikogo, kto jest faktycznie zły w tej grze, więc może... Może? Łom. Was forgotten. Co łom? Co? Ale nie chcę zostawiać, przecież Niko, ty głupia jesteś jakaś? Ja chciałem tylko dać dotknąć. Fajnie, że ciernie teraz znikną, ale ona może też zniknąć z naszym słońcem. To Niko, ja wiem, że ja wykazałem się zbyt dużą ufnością, ale to już przesada. Matko, ja czuję, że to jest jednak bardzo standardowy, wręcz korporacyjny świat.
Jak tak słucham takich rzeczy. Bie. Gdzie ja się znalazłem? Aha. Dobra, jestem w jakimś miejscu, mogę sobie generalnie tu połazić. Więc zróbmy to. Bo ta wyspa jest, zdaje się... O. Jednak nie, to jest część jakiejś większej całości. To nie fajnie. Aha. Rozumiem, że tutaj byłoby zablokowane przejście prawdopodobnie, jakbym sobie tak po prostu przyszedł. Nie, no nie... Niko! Dajcie mi znać o jakiejś takiej wyraźniejszej granicy między tymi miejscami. Heja! Trade? Chyba nie mamy nic takiego, co by się chciał tego pozbyć. I love glass so much! Fajny dialog. Bardzo mi się podoba. Taki dialog. Kolejny ten. No clue. Ale fajne, chcę te rzeczy. It's an orb. Huh. Pewnie coś tam muszę odłożyć, ale jeszcze tego nie mam. Dobra, ale było jeszcze jedno miejsce, gdzie się powinny wycofać wajny. Będę chciał z tego miejsca... Do tego miejsca się udać. Tu były wajny. O. No prześpij się. Nice. Prześpij się, Niko, prześpij. Najwyżej potem go znajdę gdzieś w necie, jak się okaże, że... A to znowu śni o swoim? Do szkoła? Może miasteczko? Nie. Może by miał, ale jak tu są na razie tylko roboty, to średnio miałoby co jeść. Ale mieliśmy kawałek drewna, jeśli się nie mylę. Yeah, I did. Nawet mam zdjęcie. Ocean of food. No mnie się zdarzyło, to powiem, że mi się zdarzyło. No, w sumie to było całkiem ładne. Bardzo rzadko się zdarzają takie naturalne zjawiska, które produkują światło, żeby faktycznie coś takiego zobaczyć. Do teraz to już trochę go nie masz obecnie. Jaka ona miła. No aż mi się przyjemnie z nią gada. Czasem potrafię mieć pazurek, ale... Ale ma fajne usposobienie do mnie. Taka urocza. Fajne to. Tutaj tędy chyba jeszcze nie szedłem. Dobrą buduję relację z bohaterem. No, na razie naprawdę dobrą. No i właśnie, ja nie mam tej tapety. Kurde no. Czemu ona mi o, nie zniknęła, jest. Dobrze. Haha! Thank you.
O! Biurko dziewczynka! Hej! Alula! A mówiłeś, że mam szukać Aluli. Zapomniałem, że takie jest jej imię. Ej, ale to znaczy w ogóle, że... Bo idę do komputera i komputer mi mówi... Bo się znowu zablokowałeś w grze, co nie? Nie radzisz sobie, nie radzisz sobie. Dobra, masz tu, pomogę ci. Ale to on ją zamknął. On zamknął Alulę tym glitchem. Wredny śmieć i potem jeszcze sobie przypisze pomaganie mi. A właśnie, no. Rozumiem, że to jest jakieś nawiązanie, które powinienem jakby zacząć analizować głębiej, ale na razie nie będę. To jest isekai jeszcze przed modą na isekaje. Jej! To jest dużo uroczych postaci. Jest coś ciekawego? Nie? No po prostu tu się działa. Zamknięte pomieszczenie. Dobra, chodź Alula. Spoko, leć się umyć. No nie, właśnie tu już. Idziemy za Alulą. Mam Alulę. On był tu. On w sumie był blisko, mogłem się nie tepać. Ale niech będzie. Masz. No i to bardzo dziwny sposób, bo została złapana przez glitch. W ogóle te glitche wcześniej były tylko w miejscach niedostępnych, ani dla gracza, ani dla postaci pobocznych. Tymczasem ten zablokował drzwi. Jest niesamowite, że oni widzą floating squares. To dla mnie jest oczywistym glitchem, ale pytanie, czemu ono jest faktycznie. What is this square stuff? It's bad. No i tyle. O, czyli po prostu, okej. Dobra. Czyli zostaje pochłonięty przez glitche. Ale jednocześnie była mowa o tym, bo glitche się pojawiają przez brak słońca, a chociażby head engineer mówiła, że decaying zaczął się już dużo wcześniej. To może jednak nie przez brak słońca? Kominiko. Może masz coś dla mnie? Daj mi coś. Daj mi piórko. Piórko mi dajcie. Bo potrzebuję czegoś do pisania. Tylko nie będę miał atramentu, ale może... Dobra. Jest. Glitche się pojawiały przed zniknięciem słońca. No właśnie. A, tak? Okej. Oni jeszcze mieszkają tam? A no tak. A to też wyśmiewanie takich typowych tropów. Bardzo często to się pojawia w grach typu horror na przykład, że staje jakieś krzesło i nie możesz przejść obok krzesła albo nie wiem, stosu mebli. Goni się tam jakiś stwór, że można by się było zastanowić nad zaryzykowaniem przejścia po przewróconych meblach. Nie. Szukaj innego przejścia. Na pewno jest gdzieś jakiś szyb wentylacyjny. No. Ten brak muzyki jest niepokojący. Not much, but it's an honest work. Co mi dasz? Co mi dasz? Daj mi coś. Want to have this. Piórko! Yeah, mamy czym pisać. O to chodzi. O to chodzi. Great Prophet. Nie Prophet Bot. Czy on się chyba Prophet Bot nazywał, nie? No to... Myślę, że jak jest szansa, że Mesjasz uratuje wasz świat, to cokolwiek potrzebuje, to dawajcie mu to. Dawajcie mu to. Ja na przykład potrzebuję 1 000 000 zł. Macie? No przekażcie Bogu trochę pieniędzy. No może chcecie mi dać trochę...
tego waszego metalu, fosforytu, który tam świeci, też mi się przyda. Na pewno można to sprzedać tutaj. Bóg zapłać. Long edges, wild food. No ja niestety, zdarzyło mi się parę razy coś podobnego. Że głupio się przyznać. Dried fish. Nowe postacie do czytania. Yeah! Lubię czytać postacie. Czytanie postaci jest fajne. To wygląda jak coś, co można podnieść. Mogę to podnieść? Płaszcz toi. That's mine! Oni naprawdę tu nawiązują do małego księcia, nie? Przyjaciel, który miał liska? Który gadał? Nie? Jeśli mnie oswoisz... Tamed? Nie? Nie, nie? To co? Nie mogę tam wejść? Na pewno nic z tego mi nie pomoże, żeby tam wejść. Macie coś ciekawego? The sun. Fajnie, że mogłem mi pomóc w takim razie. Chociaż trochę się wahałem, tak szczerze zupełnie. No, jakbym miał wybierać, tak... W sensie, gdybym był na miejscu Niko, a nie byłbym tylko w jakiś sposób obserwatorem, to prawdopodobnie nie dałbym mu tego słońca, tylko bym go zabił, spalił, żeby się pozbyć tych... No niestety, ale jestem okrutny. Jak dostaję misję ratowania świata, to obawiam się, że stosowałbym bardzo niehumanitarne metody, mogąc to zrobić. Cute. A umiesz czytać ten tekst? Dawaj, bo ja też mam takie. How to read? No to tak. Patrz, mam taką też. Kurde. Ale ja też mam taką. Umiesz czytać? Nie. Dobra, już nieważne. No już chcę stąd wyjść, mam piórko. Wystarczy. Do mojego księcia, zobaczysz później. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej książki, znam jakieś podstawy, ale... Ale no widać to. Więcej kloverów. Klowery są ważne. Także ja nie będę zauważał wszystkich tych nawiązań, które na pewno będą masowo się pojawiały. Ale to jest mroczne momentami, jeszcze mówią to takie wesołe dzieciaczki. Dobra, czyli teraz będziemy musieli znaleźć przyjaciela, który ma latającą maszynę. Okej. Okay. Istnieje duża szansa, że się będziemy musieli generalnie dostać do tego Secret Grounda. Fish! 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 The ball. Mogę kopnąć? Daj mi kopnąć! Nie mogę kopnąć! O, czyżby tapeta? Courtyard. Okej. Okay. A, dobra. No dobra. We believe in you. Dzięki! Znaczy, generalnie myślę, że się jeszcze spotkamy, chociaż kto wie. ZW. Dobra. 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 Z zasady idę teraz do robota w takim razie, bo istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że pozwoli mi on wejść do ruin. No chyba, że będę potrzebował jeszcze atramentu, bo może nie ma atramentu do pisania. Albo to pióro, które mam, w ogóle nie jest do tego. O, no, nie tędy. God damn it. Wy to na YouTubie musicie mieć niezłą frajdę, bo możecie to... Bo widzicie wszystko na 100% przycięte. Przynajmniej te trasy, którymi nie szedłem, na pewno przyciąłem. Którymi już szedłem, na pewno przyciąłem. Tak? Nie chcę kombajnować, chcę... O.
Nie? Pióro nie jest do... Nie? Pióro nie jest do pisania. O proszę. To mnie zaskoczyło. No sleepy anymore. Słoko. Dobra. Jest jeszcze jedna lokacja, której w ogóle nie odwiedziłem, więc to teraz zróbmy. O właśnie. To miasto. To miasto zatruwa sen. To miasto. No mam nadzieję, że nie muszę wymienić tego piórka, bo to jest jakieś święte pióro jakiejś pani prorok, która ma niesamowite zdolności, że ja nie pójdę do tego tam handlarza i nie wymienię tego za coś. Że naprawdę są momentami bardzo mroczne motywy. No to weź, no może się przyda. Siema Wilgax! Wróciłeś. Bo ty byłeś. A potem cię nie było. A teraz znowu jesteś. I'm the tower. Co? Kręciła się? Ej, no pewna siebie jesteś, Nico. Dobrze, dobrze. Tak trzeba. Just like the sun. Mógłbym już niby odebrać tę żarówkę, ale... Na razie nie jest mi potrzebna, więc wychodzę z założenia, że nie muszę. Strasznie dużo tu miejsc. To prawda, że one się różnią często. Vamin. Oczywiście, że muszą być tu kocie żarty. A ty co masz? To jest bardzo ciekawy koncept, nie? Że może być tak źle, że oni już chcieliby, żeby to słońce, żeby ten świat umarł przez słońce, bo jak zgaśnie ostatnia lampka, to ten świat po prostu umrze tak. I nie będą się męczyć przez to, że te glicze zrobią im krzywdę. Czy nie wiem, czy dobrze to, jakby gdzieś tam dobrze na to patrzę, ale tak gdzieś to widzę. Strasznie smutne. Lubię dźwięki. Dźwięki są fajne. Nie wiem, czy któreś z was grało... Otrzyma koci miętkę. To było Legend of Zelda, a konkretnie to Majora's Mask. Majora's Mask, gdzie jakby nad światem cały czas ciążyło widmo spadającego, nie wiem, księżyca, asteroidy, nie pamiętam, to chyba był księżyc. I jakby od początku gry było się 3 dni przed katastrofą, przed tym jak ten księżyc spadnie. I co, żeby nie zginąć, bo gra trwa dużo dłużej niż 3 dni, a Marek 7, dzięki za followa. Przez to, że gra trwała dłużej niż 3 dni, żeby przejść całość, no to cofałeś się w czasie o te 3 dni. Ludzie zapominali po prostu, co się przez te 3 dni działo. No ale przez to oni cały czas mieli widmo tych 3 dni, ostatnich 3 dni swojego życia. I często te rozmowy były tak mroczne, oni mieli tak już... Jak wiesz długo przed zdarzeniem, że świat umrze, zniknie, zginie, no nie? To 3 dni przed już jesteś taki, że już mogłoby być to dziś po prostu, żebyś nie musiał dłużej czekać, nie? Bardzo często, bardzo dużo osób by tak miało. Yes. Dobra. Aha. Muszę je poprzesuwać tak, żeby stały na... dobra. Ciebie mogę ruszyć tylko raz, bo jak cię ruszę 2 razy, to będziesz miał pozamiatane, że tak powiem. Dobra. Teraz tak, który ram na które miejsce? Moim zdaniem ten powinien pójść tu. Tak, dobra, jest git.
Całunia, man. Jaka muzyczka. Be. Głupie. Ram Whisperer. No dobra, czyli to był quest poboczny, rozumiem? Thanks. To może być coś, co mogę wymienić potencjalnie. Może? Zobaczymy. Może wool. Chcesz wool? Fabryk dye. Dawaj! Pleasure doing business. Magpie. Dobra, co mam? Bottle of a dye. Aha, okej. Okay. Może będę mógł tego użyć do pisania. Tak! Haha! Feather pen. Nice. Dobra, i teraz mogę w takim razie zrobić fast travel. W tym jaskinie. Tu? Yee. Co wiem, w zwykłym ranie. I did. I have a feather pen. Sort of. A, forgetting something. On to napisał. O nie. Dzięki. Dobra, przynajmniej mi dali znać, kiedy powinienem po to słońce wrócić, bo ja wychodzę z założenia, że dopóki oni mi tego nie powiedzą, ja nie mam po co wracać. Zresztą, skąd pomysł, że jak tam wejdę, to nie będę mógł wyjść? W sensie, nie wiedziałem tego. Absolutnie. Z tego co pamiętam, to było na samym dnie. Ale nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Nie pamiętam tego. Ja jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Ej, zgasła żarówka. Kernel of corn. Seed. Aha, rozumiem, że będzie można ją posadzić, żeby wyrosła na nowo. No mówiłem ci, debilko, żebyś nie zostawiała tego z przypadkową osobą. Znaczy, obstawiam, że po prostu jak zostawiłaś tę żarówkę, to ona się wygasiła i teraz jak ją weźmiesz do rąk, to znowu się zapali. Ale, no come on! Dobra, pomartw się teraz chwilę, bo odwaliłaś głupotę. Lit up again. Jeśli Airbound liczylibyśmy jako grę Undertale'o podobną, chociaż no była to gra jednak z czasów SNES-a, więc stara. Nie nowe indie, tylko raczej stara, wysokobudżetowa gra, bo to w tamtych czasach była topka topek. Podobnie jak Final Fantasy 6 wtedy, 6, 8? Zawsze zapominam. A teraz to raczej się patrzy na to jako na grę indie. No ale jeśli Airbound liczyć by jako grę Undertale'o podobną, to Airbound jest chyba taką jedną z fajniejszych. I na pewno lepiej mi się grało w Airbounda niż w Undertale. Przykro mi. Niko zasila żarówkę. Undertale jest grą Earthbound. No to dobra, to w drugą stronę. No to jednak oryginał w takim razie leży mi bardziej. W sensie taki przodek, może w ten sposób. Earthbound jest bardzo dobrą grą, uważam, i wartą tego, żeby być w topce osób, które lubią takie gry po prostu. Zobaczymy, czy one shot mi to przebije. Good luck. A został mi... O, Fedra mi został, ale już bez daja. Spoko. Airbound jest spoko. Tak mi się wydaje. To jest specyficzna gra przede wszystkim. Bardzo dziwna. Ale też zostawia bardzo duże pole do interpretacji różnych rzeczy. To jest fajne. No i trzeba lubić tę taką abstrakcję, absurdalność tej gry. Też nie jest oczywiste, że ktoś musi od razu lubić takie rzeczy. The fuck. To dlatego potrzebowałem wrócić po żarówkę.
Humaniki? Nie, nie grałem w Humaniki. Czerwone. No i te glicze, one mnie... One jakby za mną podążają, to nie jest fajne. Bo to mogę być... Ja mogę być dosłownie źródłem skażenia tego świata, wychodzi na to. Skoro tam, gdzie się pojawiam, zaczyna się szybciej rozwijać ten rozkład decay. Moja ulubiona część gry. Och, The Sun. Ha, szybko poszło. Co? Nie wpuszczą Mesjasza do wieży? Library, okej. Dobra. Jestem Mesjaszem, wpuśćcie mnie gdzie trzeba. Mam kernel, mam, patrz. Haha! Regrower, dobra, jest. Dobra, idziemy. Garden. Humaniki jakieś 15 lat po Airbound. No to, to i tak kawał czasu, 40. Ulubiona część gry, bo się na niej mocno... Spoko. Taki garden w ogóle. Jedna doniczka. Nie wiem, możemy sprawdzić. Dobra, czyli rozumiem, że jeszcze muszę znaleźć ziemię. Nie mam ziemi. Może tym. Dobra, muszę znaleźć ziemię, nie mam ziemi. Będę musiał jeszcze tu wrócić. Dobra, zobaczmy, co się dzieje. Come on! Come on! Okej. Okay. Powiesz mi, gdzie to było? No dobrze, ale nie wiem gdzie. Ty? Tak, ty. You're you! Tak, ja to ja. A ty dotycznie? No, ta winda by mi się przydała. Mogę ją naprawić jakoś? Dla mnie wygląda jak winda. Czy mam się przejąć? Skąd mam wiedzieć, że ona nie działa? Nie, jakby... Po czym mam to poznać? Powinna świecić? Właśnie, dziękuję, Niko. Dobra, idę. Aha. Okej. Okay. Naprawdę nie ma przycisku? Dobrze. Oho. Glicze. Widzę, że nie mam zbyt wielu opcji. Nie mam za wielu opcji. Wszystko jest wyłączone. W sumie to duży plus. Empty coffee. Metal can. Okej, okay, to spoko. Będę mógł potencjalnie wziąć ziemię. Nearly full. Co? Przepraszam, co się wydarzyło?
Świetnie. Na drink coffee. Ty pijesz kawę? Najpierw znajduję w domu, w którym się budzisz, butelkę alkoholu i udajesz, że to nie twój dom, żeby nie zostać złapana na nieletnia na piciu. A teraz się dowiadujesz, że jeszcze kawę pijesz? Kto cię wychowywał? Koty. Teraz mi się Twitch pokazuje, że masz zero follow. Nie strasz? Może mi konto zamknęli. Powiedziałem dzisiaj parę rzeczy, których może nie powinienem. Człowiek zegar. I have my ways. Small tree. Fajnie. Spoko. A czy ja mogę to small tree coś z nim zrobić? Small tree. Nie. No pewnie tak by było. No to pewnie masz rację. It's bolted to the table. No i widzisz? Przydałby się teraz ten. Jak on się nazywał? Jezus. Crowbar. No jak się nazywa crowbar po polsku? Łom. Free to use though. Gdzie ja mam szukać zębatek? Mogę go użyć? Nie? Aha. Świetnie. Bardzo jesteście przydatni. Wszyscy. Tak cicho się zrobiło. W ogóle czemu mam tylko jedną słuchawkę? Miałem dwie dzisiaj. Bo fajna muzyka jest. Dobra, zobaczmy drzwi najpierw. Znaczy schody. Set into a wall. Fajnie. Nie wiem. Trochę to creepy jest. Mnie to męczy, jak bardzo tutaj jest zagmatwane to, cała ta operacja. Ciężko to się gdzieś znaleźć. Nie będę wiedział, gdzie już byłem, a gdzie nie, bo zacząłem chodzić trochę zbyt randomowo. W ogóle jaka odbitka naszego świata prawdziwego. Gdzieś tam jakieś wyrzutkowie, powiedzmy, w jakichś wioskach zewnętrznych z zatrutym powietrzem, w kopalniach, którzy starają się zrobić cokolwiek, wyrzutkowie społeczeństwa, żeby ci wyżej mogli żyć dalej, nie? Tak wykorzystywani są wręcz. A tam gdzieś pomiędzy ludzie po prostu wiążą koniec z końcem, taka jak trochę jak poziomy piętra, czy no tam awanse społeczne. Ktoś mi przypomni lekturę szkolną, w której było pięcie się po drabinie społecznej. Jak się nazywała ta książka? Zawsze zapominam tytułu tej książki. Pamiętam bardzo dobrze jej treść, naprawdę. Bardzo dobrze pamiętam jej treść, a nie potrafię sobie przypomnieć, jak się nazywała. Moja narzeczona, Paulina, dobrze wie. Zawsze mi przypomina. Akurat ten tytuł mi przypomina w naszym czteroletnim związku pierdyliard razy, bo bardzo lubię tę książkę. Ale nigdy nie mogę tego zapamiętać. No, czy ktoś tu poza tobą czyta książki. Ale no, streszczenia chociaż się czyta, no, chyba lektur szkolnych, czy nie? W sumie to bardzo dobry opis mieszkania w mieście. Są ładne widoki, jest ekscytująco, ale i strasznie. Trzy domy właśnie biorę. Wciągnęły mnie i kupiłem dwa pozostałe i nie dokończyłem tego piątego tomu. No ja tak różnie mam z czytaniem. Ja tak dla zabawy to raczej szczególnie nie czytam. Jakoś tak mi... No nigdy mnie to nie dorwało, nie złapało. Rozumiem, że tu jestem zapętlony, tak? Ale gdzieś tam te lektury szkolne to się kojarzy z tych zajęć. No jednak się siedziało w tej szkole. Coś tam się kojarzy. Chociaż przyznam wam się szczerze, że z polskiego miałem nie zostać dopuszczony do matury w ostatniej klasie. W trzeciej. W sensie, no chciałem, był taki moment, że była rozmowa o
ocenie niedostatecznej z polskiego. Ale jakoś się prześliznąłem. No jak widać, nie bez powodu, skoro teraz zapominam tytułów podstawowych lektur, które lubię. Dalej nie pamiętam. A szlak by to trafił. You're going to need this soon. Expose it to the void. Co? Weird film. Presented to the void.